Prezydent Argentyny Javier Milei ponownie zaatakował krajowe media, nazywając je skorumpowanymi, ubrudzonymi i sprostytuowanymi, oskarżając o kłamstwa, oszczerstwa i wyłudzanie publicznych pieniędzy. Milei często krytykuje tradycyjne media i komunikuje się z wyborcami za pośrednictwem mediów społecznościowych. W długim wpisie na platformie X zatytułowanym „Wolność wypowiedzi dla wszystkich” Milei krytykuje dziennikarzy, twierdząc, że przeważnie oczekują, że będą traktowani jak wyrocznia jedynej i niepodważalnej prawdy. Oskarżył także media o korupcję, brudzenie się i sprzedawanie swoich usług politykom w zamian za pieniądze. Javier Milei, będący radykalnym politycznym outsiderem, wygrał wybory prezydenckie jesienią, obiecując radykalną reformę państwa i drastyczne cięcia wydatków publicznych, aby poprawić sytuację gospodarczą kraju i opanować inflację, która w ubiegłym roku przekroczyła 200%. Milei ogłosił m.in. zamknięcie agencji informacyjnej Telam, którą uznał za tubę propagandową poprzednich lewicowych rządów, podkreślając, że nie ma powodu, aby nadal istniała. Niemiecka Lufthansa zawiesiła loty do i z Teheranu do czwartku 11 kwietnia ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Firma podkreśliła, że bezpieczeństwo pasażerów jest ich priorytetem. Tymczasem najwyższy przywódca Islamskiej Republiki Iranu, Ajatollah Ali Khamenei, zapowiedział ukaranie Izraela za atak na irański konsulat w Damaszku. Izrael zareagował ostrzeżeniem, że w przypadku ataku ze strony Iranu odpowie bezpośrednio. Dotychczas Iran wspierał różne grupy zbrojne w regionie, które atakowały Izrael. Badania przeprowadzone przez Międzynarodowy Zespół Naukowy, który skupił się na 12 stanowiskach archeologicznych z okresu obejmującego ponad 1500 lat, zaprezentowały nowe spojrzenie na rozprzestrzenianie się kur z Azji Środkowej. Badacze, wykorzystując najnowsze technologie archeologiczne i analizy biomolekularne, zbadali fragmenty skorupek jaj zebranych wzdłuż jedwabnego szlaku. Ich wyniki potwierdzają, że kury zaczęły składać jaja częściej niż ich dzikie przodkinie, co przyczyniło się do udomowienia tego gatunku. Ta zdolność do składania jaj przez cały rok sprawiła, że dzika kura stała się kurą domową, a jedwabny szlak odegrał kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się tego procesu.